Cześć kochani, witajcie serdecznie na moim kanale. Dziś będzie bardzo romantycznie i ja Was o tym zapewniam. Zabieram Was bowiem na randkę. Niestety nie dosłownie, ale w przenośni. Będziemy bowiem rozmawiać o randkowaniu, o pierwszych randkach i o randkach kolejnych. Aż ja na takie uwielbiam chodzić. Na szczęście mój partner podziela to hobby. To jest to tak, który po prostu z przeogromną przyjemnością nagrywam i chętnie poddam się rozmowie i rozważaniom na temat randek i też zdradzę Wam kilka moich randkowych sekretów. Także zaczynamy. Pytań jest niedużo, bo 7, tak więc będzie to bardzo przyjemny i szybki, krótki tak. Pierwsze, jak długo szykujesz się na randkę? Na randkę szykuję się maksymalnie godzinę, dlatego że po prostu nie mam więcej czasu. Mam napięty grafik, robię dużo różnych rzeczy, kiedy wieczorem mam jakąś randkę, to po prostu żal mi tego czasu. Ja w godzinę biorę szybki prysznic, myję włosy, prostuję te włosy albo układam w jakiś bardziej elegancki kok, w zależności od tego, gdzie idziemy. Robię szybki makijaż i w zasadzie w godzineczkę jestem gotowa i w międzyczasie jeszcze oczywiście piję kaweczkę, żeby mieć super energię na wieczór albo jakąś inną fajną, zieloną, pobudzającą herbatkę. Także dla mnie godzina to jest naprawdę dobry czas, żeby się wyszykować. Jest to dość mało czasu, więc ja pewne rzeczy robię bardzo szybko, ale godzina. Czasami jest to trochę więcej, jeżeli nie mam koncepcji na to, w co się ubrać, ale zazwyczaj, jak się sami przekonacie w kolejnym pytaniu, ubieranie się na randkę u mnie to jest po prostu raz, dwa, trzy. Nie umiem pstrykać lewą ręką i właśnie się tego o tym dowiedzieliście. Drugie. Jak wyobrażasz sobie idealną randkę? Kolacja, to jest A, B, drinki, C, kino, D, randka przygodowa. Jeżeli chodzi o pierwszą randkę, to uważam, że idealna randka to jest kolacja, bo kolacja to jest wyjście do restauracji, to jest fajna okazja, aby z kimś intymnie, na spokojnie porozmawiać, poznać bliżej tę osobę i też troszeczkę podpatrzeć, jak ona się zachowuje. Jakie ona ma maniery przy stole, jak ona, nie wiem, traktuje kelnerów, jak się do nich zwraca i jak generalnie sobie radzi w takich, chciałbym powiedzieć, ze sztućcami, jak sobie generalnie radzi w takim środowisku, w takiej sytuacji. I uważam, że to jest takie rzucenie się na głęboką wodę, bo pierwsza randka w kinie to w ogóle to nie jest randka, no bo idziesz i milczysz, jakby sama droga, nie wiem, do światu kina czy odprowadzenia, no to jest trochę za krótko. Ja jestem typem gaduły, ja lubię dużo wiedzieć o ludziach, lubię też opowiadać o sobie, więc dla mnie kolacja to jest optymalne. Jeżeli chodzi o kolejne randki, to wszystkie cztery opcje są dla mnie idealne, na równi, uwielbiam różnorodność. Wszystko zależy od nastroju, humoru, możliwości. Raz lubię iść na romantyczną kolację, innym razem lubię iść na mało romantyczny paintball, a jeszcze innym razem lubię sobie wspólnie pomilczeć i pokontemplować jakiś film w kinie. Także tutaj jest to różnie. Trzy. Co zakładasz na randkę? A, jeansy, B, spodnie, C, spódnica, D, sukienka. U mnie to jest D, sukienka prawie zawsze. Uwielbiam sukienki, uważam, że są bardzo kobiece, bez względu na to, czy się wystylizujemy może bardziej trochę odważnie, seksownie, czy też bardziej romantycznie, dziewczęco, ale wciąż pozostajemy w ramach takiej kobiecości. Uważam, że każda kobieta, bez względu na to, jakie ma nogi, powinna na taką okoliczność po prostu je odsłaniać. Oczywiście też czasami chodzę na randki w spodniach, bo niekiedy jest jakiś spontan, typu telefon po pracy i akurat nie mamy dzieciaków i jest hasło chodź coś szalonego zrobimy, no i mam godzinę, żeby się przemieścić z punktu A do punktu B, po drodze gdzieś tam sobie odświeżyć makijaż czy coś, to wtedy no wiadomo, nie mam czasu, ale jak mogę się wyszykować, zawsze jest to sukienka. I wolę sukienki niż spódnice, bo spódnice wymagają jednak głębszej stylizacji, bo trzeba dobrać bluzkę, trzeba ewentualnie jakąś marynarkę, sweterek, a ja zakładam sukienkę, na to płaszczyk czy kurteczkę i jestem gotowa na randkowanie. Dalej, 4. Jaki makijaż wybierasz? A, dziewczyna z sąsiedztwa, B, smoky sexy, C, mocne usta, D, rozświetlona, jasny makijaż. Pierwsza randka to jest bardzo naturalny, rozświetlony, taki dziewczęcy makijaż, dlatego że trzeba po prostu jak najbardziej być sobą na tej pierwszej randce. Nie można pokazać się jak wamp w super mocnym makijażu i na drugiej randce zmywamy makijaż, a pozostawiamy po sobie jednak wrażenie takiego wampa i osoba, z którą się spotkamy, może być po prostu zaskoczona i to uważam, że negatywnie. A tak, jeżeli jesteśmy takie niemalże sauté, to pozostawiamy trochę pola do wyobraźni i możemy się trochę swoim wizerunkiem później delikatnie oczywiście pobawić. Raz mieć mocniejsze oczy, potem usta. Ale wyjściowo uważam, że trzeba po prostu wyglądać naturalnie. Jeżeli chodzi o kolejne randki, no to ja lubię już, choć to też zależy od okoliczności, ale lubię mieć na randkę mocniejszy makijaż niż w ciągu dnia.
no bo wiadomo, że na randki zazwyczaj chodzimy wieczorami, więc trochę mocniej podkreślone oko, jakaś czerwień albo fuksja na ustach, więc to by była u mnie opcja ta bez smoki i sexy. Piąte pytanie. Twój partner dzwoni, mówi, że masz pół godziny na przygotowanie się do randki. Co robisz? No co robisz? Szykuję się w pół godziny. Priorytetowo poprawiam makijaż, no bo nie mam czasu, żeby go zmyć i zrobić na nowo. Czyli priorytetowo poprawiam makijaż, potem wybieram coś do ubrania i zawsze włosy na ostatnim miejscu stylizuję. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, to kwestia jakby potrzeb. Ja uważam, że wolę mieć rozwichrzone włosy, tak jak mam teraz, ani jakoś super nie ułożone, ani nie wyprostowane, niż mieć, nie wiem, niechlujny, mówiąc brzydko, kolokwialnie, makijaż. Więc na ostatnim miejscu są włosy, jakbym nie zdążyła, no to szybkiego koka sobie mogę zawiązać, albo te włosy jakoś roztrzepać, nałożyć sobie serum na końcówki i mieć po prostu tak w takim naturalnym nieładzie. A natura myślę, że może nie jest zawsze najpiękniejsza w pojęciu współczesnych kanonów, piękna, ale w moim zdaniem natura jest najfajniejsza. I do tego wniosku dochodzę oczywiście z wiekiem, bo nie zawsze tak uważałam. I teraz dalej. 6. Partner poprosił o rachunek, a ty A. Proponujesz, że zapłacisz, B. Robisz fałszywe zamieszanie, aby uciec od płacenia, C. Oczekujesz, że on zapłaci. Na pierwszej randce zawsze grzecznościowo pytam, czy też proponuję, że zapłacę za siebie, ale to jest tylko grzecznościowe, bo w podświadomości liczę na to, że jednak to mężczyzna zapłaci w restauracji. Ja jestem staromodna, ja zostałam tak wychowana i bardzo nie lubię, kiedy ktoś, nie wiem, chciałby mi ciągle coś kupować albo nie rozumiem dziewczyn, które lubią być utrzymywane przez facetów. Dla mnie to w ogóle nie jest mój styl, ale jeżeli chodzi o pewne zasady takie bycia szarmanckim, czy też takiej wręcz męskości, to uważam, że płacenie rachunku za kobietę jest bardzo męskie i kobieta, która się wyrywa z portfelem, z płatnością, to trochę temu facetowi jednak zabiera. Tak więc ja tutaj jestem jak najbardziej staromodna, więc uważam, że to facet płaci. Tak więc tak, jeżeli ja organizuję jakąś randkę i robię to na zasadzie niespodzianki, spontanu, no to wiadomo, że nie robię tak, że robię proces organizacji i potem wyciągam rękę, no to a teraz ty płacisz, nie? Absolutnie tak, nie, wtedy oczywiście wszystko jest po mojej stronie, ale jeżeli chodzi o takie wyjście właśnie do restauracji czy do kina, no to ja pozwalam facetowi zapłacić za mnie. I 7. Nadszedł czas pożegnania, a ty A machasz, B przytulasz się, C cmok w policzek, D cmok w usta, E pocałunek na całego. Po pierwszej randce wszystko zależy od tego, jak ta randka przebiegała, to czy dwie osoby poczuły takie braterstwo dusz, czy nie mogły się nagadać. Jeżeli tak było i poczuły taką iskrę między sobą, to myślę, że nie wiem, przytulanie się albo policzek w policzek, pocałunek w policzek jest jak najbardziej dozwolony, taki bardzo przyjacielski, wręcz jest przełamaniem takim fajnym przełamaniem barier, pokazaniem tego, że jest się ciepłym, emocjonalnym. Na pewno po pierwszej randce nigdy opcja pocałunek na całego, w ogóle nie ma takiej opcji, to nie jest mój styl, ja w tej kwestii też jestem bardzo staromodna, więc nie ma opcji. Jeżeli natomiast chodzi o kolejne randki, no to wiadomo, z każdą kolejną randką jesteśmy sobie bliżsi, okazujemy sobie więcej uczuć, emocji, tak więc przychodzi ta randka, po której jest opcja E, czyli pocałunek na całego i tym miłym akcentem kończymy nasz tag randkowy. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Jeżeli macie jakieś fajne wspomnienia randkowe, ale chcecie mi o czymś opowiedzieć, to ja oczywiście zapraszam Was do dyskusji. Brakowało mi bardzo kontaktu z Wami, bardzo się za Wami stęskniłam, a przez to, że przez tydzień, jak to się mówi, poniósł mnie melarz, to ja mogę powiedzieć, poniosła mnie praca, bo jak ja robię swoją pracę, wykonuję, to ja, dla mnie to jest pasja i ja bardzo się angażuję we wszystko, co robię i czasami się tak zapominam o Bożym świecie, o tym, co jest dookoła. Ja miałam właśnie taki tydzień, taki naprawdę bardzo dużo pracy, takiego wciągnięcia się we wszystko i w ogóle. I po prostu absolutnie, nie to, że zapomniałam o YouTubie, ale już byłam tak wypompowana z energii przez to, co robiłam, że na YouTuba po prostu tej energii mi zabrakło. I ja zawsze żałuję, jak nie nagram dla Was dłużej niż 3 dni, to ja zawsze żałuję, że jednak nie nagrałam, bo potem mi tego brakuje, ciężko mi zasiąść przed kamerą. Ja ten filmik teraz, ten właśnie, który teraz oglądacie, nagrywam już 4. raz, bo to już jest po paru dniach, jak wychodzę z takiej wprawy.
Tak więc bardzo trzymajcie za mnie kciuki, żeby już mnie nic nie ponosiło i żebym naprawdę mogła się odciąć, żebym już nie była takim pasjonatem. I myślę, że nagram w ogóle dla Was o tym film, o takiej pasji do pracy, która prowadzi do pewnego rodzaju pracoholizmu, ale nie takiego negatywnego, tylko takiego pozytywnego. I myślę, że możemy podjąć fajną dyskusję na ten temat i pogadać sobie na temat właśnie wyznaczania granic, znalezienia równowagi między pracą a domem. Jeżeli macie ochotę, mogę nagrać to nawet w formie vloga i może takim filmem ośmielić siebie samą do powrotu do serii o pozytywnym myśleniu, bo cały czas mi brakuje tak troszeczkę tej śmiałości. Może dla Was to być śmieszne, bo wiecie, że już nagrywam przecież i wiem, że te filmiki po prostu uwielbiacie, pytacie mnie cały czas o nie, piszecie do mnie maile, irytujecie się na mnie. I oczywiście ja to rozumiem, jeżeli ktoś usunie mnie ze swojej subskrypcji, bo już jest poirytowany tymi obiecankami i czekaniem, ja to doskonale zrozumiem, bo sama bym była zła na taką osobę. Ale jeżeli jesteście wyrozumiali, to pozostańcie przy tej wyrozumiałości, proszę. I nie wiem, może wy mi teraz poradźcie, co powinnam zrobić, żeby tak się przemać. Mam usiąść i zacząć nagrywać dla Was takie vlogi gadane, czy się przygotowywać, nagrywać tak jak kiedyś nagrywałam, takie konkretne porady, miałam taki konspekt przed nagrywaniem przygotowany, czy wolicie takiego flowa, kiedy ja gadam i gadam i gadam i nie mogę przestać. Dajcie koniecznie znać, jeżeli chcecie takie gadane, naturalne filmiki vlogowe, przeplatana wiedza z moim doświadczeniem życiowym, to oczywiście nie mam problemu, jeżeli wolicie takie bardziej pro filmiki poradnikowe z konkretnymi radami, zrób to, zrób tamto, to też mi napiszcie i ja po prostu przysiądę i się zastanowię nad tym, jak będzie najlepiej, abyście po prostu wy byli zadowoleni. Tak więc tym razem to już naprawdę koniec, nie mam już nic więcej do powiedzenia, życzę Wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!